Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Od początku Waszych rządów nauczycieli i nauczycielki traktujecie jak obywateli drugiej kategorii. Tym razem chcecie dokonać niemożliwego. Chcecie jeszcze bardziej pogorszyć ich warunki pracy. Według założeń ustawy początkujący nauczyciel i nauczycielka przez 2 lata mają pracować w oparciu o umowę o czas określony. Do tej pory to był rok. Nie ma co ma ich do tej pracy motywować. Może wyższa pensja? Niestety nie, ponieważ przez pierwsze lata będą pracować za minimalne wynagrodzenie, a w dodatku będą oceniani przez upolitycznione i ideologiczne kuratoria, które będą decydować o ich awansach lub nie. Tak wygląda koszmar polskiej edukacji pod rządami PiS. Tysiące nauczycieli i nauczycielek, a przede wszystkim uczniów i uczennic będą wam to pamiętać. Bez godnych warunków pracy w szkole nie będzie nowoczesnej edukacji, a bez nowoczesnej edukacji nie będzie nowoczesnego państwa. Dziękuję.